Cześć, no to witam w kolejnym filmiku tutaj na kanale backstage'owym. Dzisiaj nie będzie nic o rowerach. Jestem właśnie we Włoszech. Wróciłem do Włoch właściwie po 5 miesiącach, odkąd skończyłem moją wyprawę rowerową. Tym razem jestem tu zimą i jestem oczywiście na nartach. Nigdy nie byłem we Włoszech zimą i bardzo mi się tutaj podoba. Muszę powiedzieć, że jest naprawdę świetnie. Jestem obecnie w Livigno. To jest taki narciarski kurort, właściwie tuż przy granicy z Szwajcarią. I właściwie jedyna droga, która tutaj prowadzi zimą, no to jest właśnie od strony Szwajcarii przez taki tunel. Więc jest to część, więc są to oczywiście Włochy, ale te całe Livigno jest trochę odcięte od pozostałej części Włoch. Dzisiaj pokażę wam kilka zimowych ujęć właśnie z Livigno, tutaj z Alp. Jak sobie jeździmy na nartach razem z moją ekipą, więc co? Lecimy. First day in Trepale. A ja palę. Jest bajka, co? No jest baja. Troszkę zawiewa. Weź ten nagle jak zawiewa. Bo aktualnie zawiało Santa i nie ma nagle, ale jest baja. Pierwszy dzień, dzisiaj przyjechaliśmy. Jesteśmy 2000. Byczki przyjechały ze Śląska. Jesteśmy 2000 metrów nad poziomem morza. Więcej nawet. Więcej. Nie, 2200. 2200, tak. 2200, jest. Czyli jesteśmy wyżej jak co? No jak wszystkie jak pagórki u nas na Śląsku. To na pewno. To na pewno. Prawie. A jutro pierwszy dzień zjeżdżania i będziemy zjeżdżać z 3000. No. Tak gdzieś by to było. Także szykujemy narty, sprzęt i ruszamy. Dzień numer 2, pierwszy dzień zjazdów. Chociaż tutaj jest fajnie pasko, bo tam u góry to tak dosyć jest, nie? Na końcu wyciągu. Jak tam? Pierwszy zjazd przed nami. Dobra rado. Będzie dobrze. Pogoda była lepsza wczoraj, dzisiaj jest. Dzisiaj jest sprawozdawcza. Dzisiaj jest śnieżnie. Ale za to jutro będzie już słonecznie chyba. No tak. Thank you.
świetnie. Mam też się super jeździ. Troszkę zimno w nosek, ale jest kuberzo. Bo rano taka zamieć była, a teraz jest gitara. No a teraz się robi ładnie. Jedziemy jeszcze raz tutaj, uciekamy, czy coś jeszcze chcecie? Nie, no dawaj jeszcze raz. Co? Dawaj jeszcze raz. Czyli jeszcze raz i jeszcze raz. Tak, może dwa razy ze trzy. Tak jest, pani kierowniczko. To się szybko jedzie. No nie, bo to jest krótkie, nie? To jest tak, pa. Jak? Tak, pa. To najwyżej ja pojadę. Tak będę. To najwyżej. Gdzie jedziesz? Oliwilio nocą. To jest piżama mocą. Tak jest. Zobaczymy. Uwaga, Angela kieruje BMW. Trzymaj mu się. Zapinij mi pasy. Poszła. 120, 140. A ta prędkość, jasny. Zaraz wyjdzie w zakręt z bokiem. Tylko nie używaj kierunkowskazów jak coś. Pamiętaj. Nie, bo one nie odbijają. Przepraszam, a gdzie ma pani maseczkę? Dobre mandat. Pytanie. Wie pan, była taka sytuacja, że ona była, ale zniknęła. I nie ma jej teraz. O, też umrę, chodź zobacz, patrz. To mi kupisz? 11,80 za jakieś majstry. I to mi kup jeszcze. Albo tego dużego Aperola. To jest ten, strefa bezcłowa i nie płaci się podobno podatku za alkohol. Ale tłumy, sobota wieczór, godzina 20. 30, Macku, 30. Aha, 20:30. Sobota. Normalnie tak dużo ludzi. A co fajnie. Jak na Krupówkach. Jak na Krupówkach, no, dokładnie tak samo. Podobnie, można się przejrzeć. Drugi dzień zjazdów. Dzisiaj warunki idealne. Słoneczko. Cieplutko. Ja jestem twoim słoneczkiem. Maciek obolił kopernika. Chyba słońce. I dzisiaj zjeżdżamy tam, do Livigno i będziemy tam jeździć sobie. Przetransportowaliśmy się na drugą stronę Livigno. W sumie Strepale do Livigno. No, Strepale to Livigno. O, byliśmy gdzieś tam u góry, zjechaliśmy tu na dół, pojechaliśmy autobusem tu i teraz jedziemy kondorą do góry. Nie ma z nami Marcela. Ponieważ praca go wezwała, musiał zostać na drugiej stronie. Dokładnie. Kids, ears, and nesting. This looks like a job for me.
Dyzio potwierdza, zatwierdza ten stok. Powiem tak. Daję okejkę kamerę. Dyzio aprobet. Andrzeju, to już się kameruje. Andrzeju, nie nerwuj się. Okay, się wyklepię, jak nie to wyjdzie z mojego wazu. Razem. Śniadę, pierwszy. Dobra, dawaj. Jest zawodnik numer jeden, Dionisio Plaza. Gotowy. Jadę mecie. Zawodnik numer dwa, Maciej Maczkowski. Andrzej Czak. Jadą pędzie z orężadą. Rozpoczynamy trzeci dzień zjeżdżania. O, tam są śnieżne chmury. Naśnieżają, nie wiadomo po co, ale naśnieżają. Jest i gwiazda. Jest tam słoneczko. Czy tam słoneczko, jest i Marcel. Siema. No i co? Nic. Ale tym naśnieżaniem, nie? To może być tak, że jakaś odwilż się planuje, dlatego może wolą nasypać więcej śniegu teraz. Możliwe. A ty co powiesz na ten temat? No chyba, że tak, ale to... Myślę, że wiedzą co robią. O, tak będzie powinien wiedzieć. Zobacz, technika jaka. Zobacz. Na krechę. O, na krechę na i jazda. Ja bym tak jechał na tych nartach, na pewno. Pługiem. Powiedz, jak smakuje piwo na stoku? Najlepiej. Lepiej się zjeżdża po tym, nie? Lepiej, kurwa, to jest moja ulubiona część dnia. Piwko i na stok. Minus 5 stopni, środek zimy, a mi kask się nagrzał od słońca, także jest aż kurde gorący. Wow. No. Ja tak wczoraj miałem na tym, gdy się zasłaniał, wiesz, tą... No, na tych krzesełkach, no nie? I tak głęb to stałem, bo się tak wychyliłem. Bo kurwa się nie, bo siedziałeś z plecakiem. No z plecakiem, dlatego się tak wychyliłem. No, wychylił się, zasłaniał to z góry i ciuł takie, nie? No, ale można by ten, jajecznicę usmażyć na kasku. To naprawdę jest gorące, aż kurwa dziwne. To jest zimne, bo jest zimno. Ale świeci słońce. Kurwa lodowo
lodowaty. Lodowaty, no. Biały kask lodowaty. Zobaczamy ten. Czarny, gorący. A ten odwisła też zimny. Ja nie wiem, o co w tym chodzi. Jakiś inny materiał mam chyba. Dzień numer 4. Dzisiaj jesteśmy na takim snowparku. Za chwilę Angela będzie robić triki. Angela zaraz będzie skakać o tutaj i będzie robić tam salto w powietrzu. Salto motora. A my będziemy oglądać. A my będziemy oglądać. Ja mam karetkę. Już dzwonię, żeby wiesz, zdążyli dotrzeć, nie? Na czas. Przydałoby się, jakby byli na czas. Na czas. Dwa, jeden. Oj, oj, oj. Taki trik. Jak na plaży. No. Dobra, jesteśmy teraz na takich skoczniach. Za chwilę Marcel będzie skakał, przygotowuje się do swojego skoku. No i co, zobaczymy jak mu pójdzie. A, to był Marcel. Co oni robią? Leżo, leżo. Znaleźliśmy tutaj taki samolot rozbity. Maciek nim przeleciał 2 lata temu. A ciekawe jak to w środku wygląda. O kurde. Polatałbyś, Maćku? No pewnie. Ktoś tu musiał zaliczyć jakieś nieprzyjemne lądowanie. Teraz lepimy tutaj lepkę rowerem przez Europę. Proszę bardzo. Uroczyście. Uroczyste miejsce. Ja bym walnął gdzieś. Gdzieś tam, gdzie zdjęcia, tu zaklej to. Tu będzie git. Tu będzie git. Przy samej kabinie, przy samej szybie. Proszę bardzo. Proszę. No i zobaczcie, elegancko. Pięknie. To teraz zrobimy tak. It's beautiful. To tu przyjedzie, zrobi sobie zdjęcie z tą wlepką do... To co dostanie? Wymyślisz nagrodę. To wymyślę nagrodę. Pocztówkę z Londynu. Nie no, z Londynu to nie, ale z jakiegoś ciekawszego miejsca.
Opalanie na śniegu. 3-4. Pojechał anioł! Pojechał! To się tak nie da. Raz. Bez nóg trzeba. Bez nóg. Zaraz będzie kijek porysowany. Zaraz to napisz. Zagraj to, jak Adam Mały. No dawaj. Daj mi te rzeczy też sobie zaboli. Taka sekunda. I czekaj zdjęcie. Gdzie co, leczysz się soplem lodu? No. Wybieram cię. Jeszcze raz, czekaj. Lepiej? No, lepiej ty. Otra energia wjeżdża. No to mi po prostu. Ej, Dyzio! Avada Kedavra! Hello! Pomachajcie do kamery. Powiedzcie kilka fajnych słów. Ania, ty może nam powiedz, wywiad przeprowadzimy z dwukrotną medalistą olimpijską. Dzisiaj zjeżdżamy z wice mistrzynią olimpijską. Hej, witam serdecznie. Ania, teraz ja zadam pytanie ci. Jaki jest jaki najbardziej lubisz ryby? Jakie ryby lubisz? Dorsza lubię najbardziej. No, ale z jakiego... Filet same plusy, ale teraz musisz określić, z jakiego morza czy oceanu. Nie wiem, z jakiegoś indyjskiego oceanu. A ja najbardziej lubię mrożone, z głębokiego mrożenia. Pozjeżdżane,
czas na przerwę. Patatino Tirole, no nie? Tiroles. Tiroles. I herbatka. Miam, miam. A więc szósty dzień. Ostatni. Niestety. Ostatni dzień zjeżdżania. Paradoksalnie to już wystarczy tego zjeżdżania, no nie? Na tym wjazd. Może jednak za długo. No. Może jednak za długo byliśmy. Może jednak za długo byliśmy. Się człowiek rozliwia paradoksalnie. Nie, to 6 dni to tak idealnie. Bo jeszcze jutro, ale tak już dłużej niż tydzień, to już mi się nie chciało chyba jeździć. Mocne słowa jak na Maćka. Proszę Państwa, teraz czas na skoki narciarskie. Jesteśmy właśnie na małej Krokwi. Jestem hardcore. Jestem hardcore.